My jesteśmy straszni. Z premedytacją wykorzystujemy to, że mamy samochód. Zabraliśmy tylko niezbędne rzeczy w czterech plecakach. Dobrze, że blendera nie wzięliśmy na to pole namiotowe. Pędzimy do klasztoru. Do klasztoru? Monasteru? No, klasztor. Klasztor, monaster. Nie wiem. Natomiast fajne jest to, że co kawałek są jakieś piekarenki, więc właśnie skorzystaliśmy z takiej okazji i kupiliśmy burki. Wam pokazuję, czym są burki. Są tłuste bardzo. To są burki. Trzymaj burka. Jak sajgonki na chiński. Z czym masz? Mięso mielone. To ja też powinniśmy mieć to samo. Tego autobusu, który przed nami jedzie od jakichś 10 minut, to chyba nam się nie uda wyprzedzić. Więc pozostaje mieć nadzieję, że zaraz skręci w inną stronę niż my. Do ronda 6 km. Zobaczcie, pan autobus skręca. Pełen ludzi. Poszli! Wtórka z rozrywki. Znowu mamy kontrolkę. Nie tylko my, panowie policjanci. Haczą ostro. Dominik się tłumaczy. Na razie nie wiem, co się wydarzyło, ale być może jechaliśmy za szybko. Jechaliśmy teoretycznie 71 na trasie 60, ale to było takie zdradliwe 71, dlatego że tutaj jest górka i po prostu spadliśmy z tej górki. No wypytał nas generalnie, o co chodzi, nie? Gdzie jedziemy, po co, na jak długo, czy jesteśmy turystami, w jakich językach mówimy. No takie generalne informacje. Powiedział, 50 euro mandatu, jedzie pan do Niksić zapłacić, wraca pan ze mną do mnie z pokwitowaniem. Niksić jest 30 coś kilometrów, musielibyśmy się cofnąć. Ja mówię, no okej, nie mamy wyjścia. No ale jest pan turysta, zwiedza pan góry, tak. Polak, tak. Dobra, jak turysta, to pojedź, ale uważaj, tam na górze serpentynie powoli uwiedź. Dziękuję, dziękuję. Poszedł. Tutaj przybywa wielu wiernych. Sypiają po prostu na dziedzińcu, co możecie zobaczyć. Już na dzień dobry się trochę zestresowałem, bo widzę, że wszyscy mężczyźni są w długich spodniach, a ja w krótkich, więc trochę mi głupio. A na wejściu było napisane, proszę ubierać się właściwie do tego miejsca kultu. Także zobaczymy, czy wspinaczka z parkingu tutaj nie okaże się dla mnie do powtórzenia. Natalia bardzo często robi turystom zdjęcia. Chyba ma taki wyraz twarzy, który przyciąga i mówi, poproś mnie, żebym zrobiła ci grupowe zdjęcie. A nie mówiłem? Patrzcie, następna sytuacja. Natalia znowu robi zdjęcie. Janusze, podróży w natarciu, czyli przyjść nieprzygotowanym do miejsca świętego. Ja mam krótkie spodenki, przez co nie chcą nas spuścić. Poszedłem do kasy z świecami zapytać się o bilety na wejście. I jest sobota rano, kiedy są godziny szczytu. Janusze, podróży wracają na parking. Dramatyzuję jak zawsze. Wąskie drogi, trzeba się wymijać. Nie ma też balustrad, więc przed spadnięciem z jakieś 200 metrów w dół chronią was te kamienne słupki. Kierowcy w Czarnogórze lubią ścinać zakręty. Oni tutaj jeżdżą całe życie, więc oni się czują pewnie. Podczas drogi tutaj po Czarnogórze zauważyliśmy, że jest sporo różnych takich tunelów wyciętych w skalę, które nawet nie mają niektóre asfaltu, tak jak ten, ani oświetlenia, czy nie wiem, barierek. Po prostu jedziesz. Mega klimatycznie to wygląda. Właśnie się wspinamy na punkt widokowy rzeki Tara, jeśli dobrze go oznaczyliśmy. Wygląda na to, że tak, jedziemy w górę. W ogóle jeżdżenie po Czarnogórze jest całkiem fajne. O ile nie akcje z policjantami, tak to jest naprawdę spoko. To jest przeciąg. Jest straszny przeciąg, bardzo wieje. Ciekawe, czy nas słychać. Spójrzcie, jesteśmy w takim nietypowym, bardzo ciekawym skrzyżowaniu. W drodze nas zabijak, ale jeszcze na punkt widokowy rzeki Tara. Zobaczcie, super to wygląda. Tutaj jest dziura. Tu jest droga, a tu są tunele. I te tunele są totalnie ciemne. Nic tam nie widać.
Pewnie. Okno byś zamknął, to by tak nie miało, a tak zostawiłeś otwarte i pizgo. Zablokowaliśmy drogę. Co chwilę zatrzymujemy się, żeby zrobić jakieś fajne ujęcie, jakiś kadr. Spójrzcie, jak te dwa stare Fiaty się fajnie komponują na tej czarnogórskiej wsi, a tutaj mamy wręcz polski widok. Spójrzcie! Golf na klockach! Jest tu przepięknie, te wszystkie góry, to wszystko, co tutaj widać. Czarnogóra wiejska strona jest naprawdę super. Ciekawy sposób na to, żeby się siano nie rozleciało. Jakimiś kamykami przełożone w kilku miejscach i nie ucieka. Zaliczyliśmy wpadkę z punktem widokowym, ale już jesteśmy na właściwej drodze. Drodze, która jest znana jako Durmitor Ring Road, oznaczona symbolem P14, długa na 85 km i ciągnie się dookoła masywu górskiego z najwyższym szczytem w Czarnogórze, Bobotow Kuk. Bardzo kręta i bardzo wąska, nieraz wymagająca zjazdu na strome pobocze w przypadku mijanki. Jednak naprawdę przepiękna, widowiskowa i jak się zaraz okaże, bardzo nieprzystępna w to majowe, wciąż śnieżne popołudnie. No właśnie, żona, jeszcze w maju śniegiem nie dostałaś ode mnie. Może byś ty zaraz nie dostał. O, kafe bar z widoczkiem. Jedzie się bardzo fajnie. Energia po prostu płynie z tego miejsca, niesamowita. Kurczę, śniegi, skały, zieleń. Zakręty. Topiące się śniegi. Śniegi już były. Ale jest naprawdę moc. Kurczę. I jest też czołówka. Okej. Natalia przed chwilą mówiła o tej drodze, tak? Ale już nam niestety droga się kończy. Musimy jechać alternatywną, ponieważ tutaj pan nas zatrzymał. Powiedział, że droga jest zablokowana. Cofamy się teraz do baru z miodem i spróbujemy. Kurczę, no musimy jakieś alternatywy w takim razie spróbować. Jest tutaj naprawdę przepięknie, ale mamy nową przygodę na koncie. Zablokowaną drogę. No, słuchajcie, kurde, spadło tyle śniegu. Znaczy, ten śnieg spadł już dawno, ale po prostu się jeszcze nie zdążył rozpuścić, więc sami zobaczcie. No właśnie, mamy dzisiaj 22 maja, a patrzcie, mogę wziąć śnieg i rzucić w żonę. Także ta przygoda ma również swoje plusy, ale jest przepięknie. Natalia mi wrzuciła śniegu do kieszeni. Chciałem tak optymistycznie powiedzieć, że w sumie to nasz samochód, czy tam troszeczkę wyższy, nawet by to pokonał. Przecież dalibyśmy radę. Ale tu już nie. Tutaj jest takie osuwisko, cała droga już jest zgarnięta, a tamta biała ściana, którą tu widzicie, to powinna być reszta drogi prowadząca na tamten szczyt. Trochę was przytulę, bo jest spory wiatr, ale oprócz pięknych widoków musimy wam pokazać te oto... Wydaje mi się, że to są przewiśniegi. No są... Nie? Krokusy? Mówiłeś krokusy, ale na pewno nie przewiśniegi. Przewiśniegi są białe. I to jest pytanie do was. Co to za kwiatek? Bo my jesteśmy po prostu sobą. Podrzucić żonę gdzieś? Tak, poproszę, do najbliższej restauracji. To pani bo chcieć,
Wskakuj, jedziemy do knajpy. Czekaj, zrobię takie ujęcie, jak zadzieram kiece. Atakujemy z innej strony, tutaj jest bardziej zielono, więc nadzieja, że nie napotka nas żadna śnieżna blokada. Ale o tym przekonamy się za półtorej godziny. Celem naszej wyprawy jest Prutas, 9 największy szczyt Czarnogóry. W Czarnogórze jest cała masa różnych gatunków sera owczego. No i teraz znaleźliśmy stadka owieczek, które pewnie przyczyniają się do jego produkcji. Jest ich tutaj naprawdę bardzo wiele. Biorąc pod uwagę, jak górzysty jest to kraj, hodowla zwierząt jest czymś, myślę, że jedynym sposobem rolnictwa tutaj na ten kraj. Tak jak świnki morskie w Ameryce Południowej. Tak tutaj owieczki. Hello world! Kamera tego nie oddaje, ale tam jest sporo w dół. Piękny widoczek. Megaśnie. Przypominają mi się trochę góry Awatara, gdzie Dominik chciał mnie zrzucić z przepaści. Musiałam się zgodzić zostać jego żoną. Ja to inaczej pamiętam. Nie, ale po prostu to jest niesamowite. W ogóle, właśnie to jest to, że pewnie na filmie tego nie oddamy, nie? Ale jakby te drzewa wyglądają takie mikroskopijne. Tam na przykład dla perspektywy jest słup od prądu, Boże. Trakcyjny? Atrakcyjny? No jest atrakcyjny, bo jest biało-czerwony, taki inny niż te takie normalne, standardowe. Więc bardzo atrakcyjny, powiedziałbym nawet w każdym razie. No to właśnie, on wygląda taki maciubki, więc to musi być naprawdę głębokie i daleko od nas, gdzie, wiecie, perspektywy trudno złapać. Ja czuję, że żyję w końcu. Znaczy nie, że w końcu, ale znowu, ponownie. Także na pewno było nam tego trzeba. Naprawdę pokładam wielkie nadzieje w tej trasie, że uda nam się przejechać naokoło Prutas, naokoło Bobotoków i dostaniemy się do miasta, którego nie umiem wymówić. Słuchajcie, dotarliśmy na nasze pole kempingowe, piękne widoczki za nami, przed nami, ale co? Pole kempingowe wiąże się z tym, że trzeba rozbić namiot. I powiecie, ale czemu nie śpicie na dziko? A my powiemy, bo jesteśmy na terenie niedźwiedzi i tutaj w lesie raczej nie polecają spać na dziko, a tym bardziej jak już jest cieplej, czerwiec, lipiec, bo do niedźwiedzi dochodzą żmije, więc zostajemy na kempingu. Dokładnie. I będziemy testować dzisiaj nasze, po raz pierwszy, nasze śpiworki z fiorda, które Dominik dostał na urodziny. Taktycznie. Natomiast to są nasze trzecie śpiwory. Mamy chyba wszystkie możliwe wersje śpiworów. To najfajniejsze mieliśmy, znaczy najfajniejsze, te, które dobrze wspominamy, mieliśmy ze sobą w Ameryce Południowej i służyły nam genialnie. A teraz mamy wersję zimową. Dość ciężkie, ale, znaczy ciężkie, nie wiem, w sumie nawet czy ciężkie, 2 kg chyba ważą, czy 1,5. Ale mają do minus iluś tam comfort zone, więc fiordzie, mam nadzieję, że nie zamarzniemy. Ten vlog nie jest sponsorowany, ale mógłby być. Co? No zobaczcie, a Dominik cały czas nosi tą swoją bluzę fiordową. Pewnie, lubię ją, fajna jest. Ja też mam na sobie swoją, logo wam nie pokażę, ale generalnie bardzo fajna polska marka. Polecamy. Co robisz? Złamanie otwarte, które ma nasz namiot, jest efektem tego, co się wydarzyło pod... Ojejku... Fitzrojem. Fitzrojem w Argentynie.
Próbowaliśmy to już naprawić raz w Polsce i dosłownie kilka godzin przed wyjazdem okazało się, że namiot jest uszkodzony. Ale czego by nie rozwiązał? Kawałek sznurka i trochę taśmy montażowej. Przecież damy radę. Jak tylko rozplączę ten sznurek, to damy radę. Namiocik za nami, padamy na twarz po drodze, która miała trwać 4 godziny, trwała 9, także jesteśmy już ultra zmęczeni. Zjedliśmy, czas się położyć, pewnie szybko nas zmiecie zmęczenie, to co bo chcecie. Zobaczyliście z nami Ring Road, zobaczyliście z nami wiele ciekawych, nawet nie umiem się już wysłowić, dam wam po prostu spokój, na razie.